co czeka nas w 2020 roku? Wygląda na to, że przyszłość należy do technologii 5G. Oto jak zmieni się sieć, urządzenia, z których będziemy korzystać, a przede wszystkim nasze nawyki, zapytałam ekspertów podczas konferencji Innovative Technology. Technologia 5G, czyli nowy rodzaj sieci, z pewnością wpłynie na to, jak będziemy funkcjonować. Na przykład jadą samochody. Te samochody mogą mieć w sobie procesory, wiele z nich już ma procesory. One mogą się komunikować po to na przykład, żeby nie dopuszczać do wypadków. Spodziewamy się dużo ruchu pochodzącego od czujników, od sensorów, od czegoś, co nazywamy Internet of Things. Te hasła są już znane od wielu lat, natomiast w obecnym kontekście raczej analizuje się to, że komunikacja musi być bardzo niezawodna. Urządzenia, które będą funkcjonowały w systemie 5G, będą to takie same urządzenia, które znamy w tej chwili, czyli smartfony, tablety, ale przede wszystkim z ekranami o dużo większej rozdzielczości. Poza tym przewidujemy masowe wejście w użycie okularów do rzeczywistości rozszerzonej. Jak w przyszłości będą wyglądały usługi w sieci 5G, patrząc na to, jak w tej chwili rozwijają się w sieci 4G? W tej chwili oglądamy telewizję na urządzeniach mobilnych w jakości SD. Za chwilę możemy przewidywać, że będziemy oglądać ją w jakości 4K. Potrzebujemy do nas nie więcej niż 2 megabity na sekundę. Za chwilę małe komórki umożliwią nam, żebyśmy otrzymywali nawet 1 gigabit na sekundę.